Ojej, to takie gęstawe, Dziundziu, to wygląda jak siakucha. Ci, Tamagotchi. Mięsny jesz. Jak karma dla... O, jakie cycuszki. Ja się muszę powachlować. O! Mamy jedną ubikację, jakby co to... Czemu to jest otwarte? Mam nadzieję, że nie zabijemy. Hello, moi widzowie, moi sympatycy. Mama przejmuje kanał. Cześć wszystkim, tutaj Noemi i mama Noemi. Pamiętacie mamę Noemi, bo ja już zapomniałam przez ten czas, co mnie nie było tutaj. Dzisiaj będziemy robić unboxing japońskich słodyczy. Ja uwielbiam Japonię, niestety nigdy tam nie mogłam być, ale za to mogę dzisiaj spróbować z mamą japońskich słodyczy. Oprócz tego mamy dla Was do wygrania 3 pudełka od Yume Twin. Wszystkie informacje macie w opisie pod filmikiem, a teraz bierzemy się do odpakowywania pudełka. Także pudełko, które będziemy otwierać, to jest pudełko z japońskimi słodyczami, a Wy będziecie mieć do wygrania 3 pudełka dla 3 różnych osób z japońskimi zabawkami i gadżetami. Tak, żeby było wszystko jasne. Tak, ja już wcześniej robiłam odcinek i otwierałam pudełko Yume Twin, także możecie zobaczyć ten odcinek, ja go podam w opisie pod filmem, albo na końcu tam się wyświetli. Proszę. I mama otwiera. Mama otwiera. O, jakie fajne! Kurczę, ile tego jest? Nie sądziłam, że tego jest tak dużo. Tu pisze żurek. Boję się, że się otrujemy. Analne. A więc tak wygląda całe pudełko. No, to są jakieś cukiereczki w środku. Nie znam japońskiego, kiedyś się troszkę uczyłam, ale do tej pory to już zdążyłam w ogóle wszystko zapomnieć, także... I tak. O, nie musiałam tego niszczyć. Ładnie pachnie. Są cukiereczki takie. O, jakie kochane, cześć! Bądź gumy do rzucia, będziemy widzieć. Jak żelki takie twarde, gumisie. Takie matowe, wiecie, żelki. Nie takie z proszkiem żadnym, tylko takie... Są oczywiście słodkie. Bardzo dobre. Owocowe. Jezu, jakie to słodkie. Bardzo dobre. Tak wygląda. Jest coś z wasabi chyba, nie chcę tego... Nie chcę sobie przy smaku, może najpierw zajmiemy się słodkim. Okej. Okay. Tamagotchi. Wyciągamy i są takie żelki, ludziki. Ale to się to wyciągnęło? Czemu to jest tak dziwnie zapakowane? Tak zapakowane jest w takiej folii. Jak to mocno pachnie. To jest tak jak żółty ser zafoliowane, że jest taka o, folijka, taka kiełaskie. Nie mogę tego wyjąć. O, jakie to... Taki żel, tu się też buzi rozpuszcza, to co jest pokryte tym, na tym żelkami. To jest galaretka bardziej, nie? Tak. Cytryna, nie? To się rozpuszcza w buzi. O, no. Także obijemy się dzisiaj już słodkości, a na końcu zagryziemy tym wasabi. Mamy jedną ubikację, jakby co to... Czemu to jest otwarte? Mam nadzieję, że nie zabijemy. O, szukańce. Ja bym nie jadła tego, jak to jest otwarte, wiesz? Czyli te proszki musimy wsypać do osobnych pojemniczków. Kulki zalewamy, są takie drobce. Zalewamy wodą i z tego ma powstać takie danie. Dobra, otwieram pierwszą saszetkę, wsypuję do pojemnika. To nie pachnie ładnie. W drugiej jest coś takiego twardego, brązowego, to chyba nie kupa. To smakuje jak... Wygląda jak Nutella trochę... Ojej, to takie gęstawe, Dziundziu, to wygląda jak siakucha. Ja chcę to, to było dobre. O. To ma taką konsystencję, słuchajcie, te białe krążki w tej chwili jak kluski śląskie. I na ten proszek. Mama jest dobra w kuchni, możecie jej zaufać. Mięsny jesz. Ty go zjesz. Wygląda jak kupa zazuli zakopana w piwnicy. Zawsze je pierwszy, słabszy to jest ty. Boję się tego zjeść, bo ja nie wiem, co tu jest. Nie, mogę to wypluć? Choco Kinako Mochi? Nie. Ale spróbuj może sobie, nie? Nie. Nie? No to nie ma smaku ten glut, ta galaretka. Czekolada jest całkiem spoko, taka trochę jakby sztuczna, tak jak mówiłam, z takiego zająca na święta. Nie. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? KitKaty. 3 KitKaty o smaku... Tutaj jest jakaś biała herbata, kawa, nie wiem co to może być. Mamy jednego, może by to za dużo, dwa. Rzeczywiście jest biała. Dziwnie pachnie. Smakuje. Zobacz. Ale smak, ale zapach ma... Znaczy, dziwny w sumie. Już coś takiego czuję. To jest zapach takiego...
śmierci? Ja wam powiem aromatu. To jest coś smak czegoś sztucznego. Moje zdanie takie jest, że to jest czegoś... Całkiem okej, nie? Nie jest jakieś złe. Taka krajanka. Kolejną rzeczą... O nie, ja nie lubię imbiru. Proszę. Jedno dla mnie, dzięki. Nie, śmierdzi, ja już to... Ale dobry imbir nas rozpali, będziemy tutaj, wiesz... O fu, nie! Ej, w sumie? Nie, imbirowe są dobre. Bardziej to bym powiedziała, że to smakuje gorzką herbatą, taką bardzo mocną, ciemną herbatą. Z dodatkiem lekkim imbiru. Bardziej bym to szła bardziej nie w imbir, jak bardziej w anysz nawet. Takie jak ktoś by się chciał bardzo dosłodzić, nie? To jest bardzo słodkie, prawda? Tak, no po prostu sam cukier. Nawet dla mnie takiego... Takie odpustowe cukierki z jakimś smakiem. Dobra, kolejna rzecz, słuchajcie, to jest Coca-Cola. Coca-Cola o smaku brzoskwini. O! Wypij. Co sądzisz, mama, o brzoskwiniowej coli? To jest tak jak Lipton z brzoskwiniowy z kolą. O, dokładnie. No, taka herbata brzoskwiniowa z kolą. No i strasznie słodkie. Będziemy popijać. Mogło być gorzej. To jedziemy dalej. Tu jest mama coś takiego małego. Ja się to boję zjeść, bo to jest takie niepozorne, a Japończycy to lubią coś takiego zrobić trującego. Ciachnę i tym razem zjadam ja. To jest taka żelka, wygląda jakby była kolowa. Albo jak przysmak dla psa. Chyba chciałaś powiedzieć, że dla psa. Ale śmierdzi. Wali takim jedzeniem psim. Ej, wujka. Takimi uszami wędzonymi psimi. Dla psa kupujemy takie wędzone. Ja tego nie chcę kosztować. Musimy. Nie. A ja nie wiem, ja już nie znam bajek. Jak byliście mali, to oglądałam bajki teraz jak starego dziadka skarpety. Nie. Ja tego nie jem. O fuj. Dziś taki jeden w tramwaju jechał. Fuj. O fuj, jak to wali. A co jak to nie jest do jedzenia? To mi chyba wpadło tutaj, na boki. Fuj. Daj mi te coli. No chyba. Już masz swoją. Po co to jadłeś? To śmierdzi takim... Idziemy dalej, co tu jest? Pandoro. Oczy pandziusi. Ładne. Jedno ciasteczko. Panda. Niestety. Zielona. A pokruszyła się. Uszy jej odpadły, wiecie? Ale jak pachnie. Tak. Ale takim maślonym ciasteczkiem. Masełko. Ale powiem wam jeszcze lepiej, oprócz... No tak, bo tutaj masz smak. Ale spróbuj to. Tak. Nasze ciasteczka tak smakują. Ale pachnie lodami z mojego dzieciństwa. Słyszę, jak się zachwycamy. Ojej. Kawałek. To była chyba rzecz, która mi najbardziej smakowała, nie wiem jak tobie. Tak, do tej pory. No to może to. To będą jakieś zawijańce. Po prostu wieje, gdzie pieprz rośnie. O, jakie cycuszki. Zazula, uciekaj, bo nic dla ciebie. Ale to jest miękkie właśnie na to. Ojka! Zobaczcie, te Japonki albo Chinki sobie robią. Sutki chyba sobie doprawiają. Sutki! Słuchajcie. Ja sobie to może urwę, bo jest takie... jak to ochydnie pachnie. Nawet pies się tego nie tyka. Anusz? Nie mogę sprecyzować. Anusz. Bo to zaśmiedzisz. Nie. A ten budynek w środku, fajny. A tu jeszcze coś jest, tylko nie wiem, czy to jest... Don't eat. Śmieszne, konsystencję ma taką żelowo... Nie, to nie smakuje. To jest takie mdłe. Trochę tak. To ja jestem najgorsza, bo zjadłam. Ja myślę, że słone będzie o wiele lepsze. Przejdźmy więc do słonego, bo tu mamy same słone rzeczy się zostały, same chipsy jakieś. Pójdziemy od najmniejszego. To jest w środku jak paluszki. Widzisz? O, to takie paluszki. Filip by się tutaj przydał. Kukurydziane. To jest taki kukurydziany paluszek. Ładnie pachnie. Dobra. Bardzo dobra. Tak, jak nasze tak takie... Jak ja kocham chipsy. Takie chrupki kukurydziane, to jest takie samo, tylko że... Serowe, jakieś takie paprykowe, nie wiadomo. Serowe. Taka pizza trochę, nie wiem. Dobre chipsy. Takie to jest dobre. Jakiś groszek. Bardziej wyglądało jak wasabi. Myślałam, że to wasabi. Jak groszek. Ale kochane, pokaż. To są z wasabi. Też kukurydziane. Nie, to są z groszkowe, mama, czujesz? To nie ma wasabi, bo wasabi jest ostre. No tak, ma rację, myślałam, że... Groszek 100%, ale nie jest to jakieś dobre.
No nie, ja mnie akurat przypadło do smaku. Może być, da się. Są różne kolory takich. Jak fajne. Te są kiepskie. O! Jakie malutkie! Zobaczcie. To czas szyfru. Jak karma dla rybek. Jak to pachnie? Mój śmierdzi. Jak z jakiegoś ciasta. No. Na pikantnie. Ale mój ma taki posmak niedobry, nie wiem. Pytasz? Takiego starego zimniora. Nie wiem, czy one się smakiem równią. To mnie nie smakuje. Kolejna paczka, to może weźmie się za to małe. Placki ziemniaczane mini. No, nie pachnie to ładnie jakoś. Jest niby słodkie. Ale niby słone. Takie porażone jakby, nie? To wygląda jakby było coś zrobione i to jest chyba smażone raczej. Ktoś lubi spalony popcorn, to będzie dla niego. Także jem jeszcze po jednym. Dobra, jest dobra. Dobra, lecimy z kolejnym. Podrabiane polskie pierniki. O! Ten zapach. O! Jaka chemia. Ale to słodkie chyba jest, nie? Być może, nie wiem co tutaj jest. Jest wrażenie jak fasola. Pachnie wanilią. Może być z fasoli, no. To co, jemy na 3-4? No. 3-4. Fuj, pachnie tak jak smakuje. Jest dziwne. Jak biała czekolada. Nie? Jak smażona biała czekolada z czymś. Tak, to jest i tłuste. Tak, i tłuste, i słodkie. I takie bardziej mączyste, bo to jest... Tak, tak jakby rozpuszcza się w ustach i czuć taki zimny posmak delikatnie, nie? Ale patrz, tutaj są płatki śniegu, więc to jest chyba takie... Smakuje, ale... Nie wiem, brzydko mi z tym... Z ust mi tym pachnie. Ja się muszę powachlować. No, ciężko było niektóre rzeczy w ogóle zjeść, nie powiem. Niezbyt takie to dobre było. Ale na szczęście wy macie do wygrania pudełka z japońskimi maskotkami i gadżetami. Myślę, że to jest o wiele lepsza opcja niż próbować takich rzeczy, których prawdopodobnie byście w ogóle nie zjedli. Ja myślę, że o wiele bardziej bym wolała mieć takie pudełko niż te słodycze, które musiałam tutaj jeść. Ale było to na pewno ciekawe doświadczenie. Mama... Czujesz się bogata w jakieś... Poczułaś się jakbyś była w Japonii? Tak, trochę tak. O dziwo tak. No, całkowicie inne smaki mi się wydaje mają, bo to są dosyć popularne ponoć. Na Instagramie cały czas trwa konkurs, więc wbijajcie na mojego Instagrama, tam wszystko będzie podane w opisie pod zdjęciem i na story cały czas możecie to śledzić, bo rozdanie będzie trwało aż tydzień. I paczki będą do was leciały prosto z Japonii, a nie ode mnie. Tylko tydzień. Tylko tydzień, więc śpieszcie się. No i co? Żegnamy się z mamą. Mama zaprosi na Instagram. Zapraszam was na Facebooka, Instagrama. Wbijajcie dzwoneczki, łapeczki. Dupeczki. No, buziaczki. Dupeczki, buziaczki. Oczka. I widzimy się w kolejnym filmiku. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy chcecie więcej filmików z mamą. No i zostawcie mamie łapkę w górę, bo mi to już nie dajecie, więc ja nawet się nie będę prosić. Łapę rzucajcie. Nasz tydzień. I paczki będą do was leciały prosto z Japonii, a nie ode mnie. Tylko tydzień. Tylko tydzień, więc śpieszcie się. No i co? Żegnamy się z mamą. Mama zaprosi na Instagrama. Zapraszam was na Facebooka, Instagrama. Wbijajcie dzwoneczki, łapeczki. Dupeczki. No, dupeczki, buziaczki. Oczka. I widzimy się w kolejnym filmiku. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy chcecie więcej filmików z mamą. No i zostawcie mamie łapkę w górę, bo mi to już nie dajecie, więc ja nawet się nie będę prosić. Łapę rzucajcie.